możemy połączyć z humanitarnym traktowaniem tych ludzi. Stanisław Tyszka. Można się przynajmniej starać. Więc to jest bardzo istotne, że my mamy wojnę hybrydową na granicy. To nie są żadni uchodźcy, to są prowokatorzy dobrani przez służby białoruskie i rosyjskie. To pan to wie, czy pan tak sądzi? Pan to wiem to, bo to wie pan, tam są tysiące ludzi. Czasami i wam zrobił wodę z mózgu Tusk trzy lata temu, mówiąc, że to są biedni ludzie. Ale niech pan, mnie nie wchodzi w słowo. Ja panu nie przerywałem. Bardzo proszę, się uspokoić. Mogę prosić nie wchodzenie sobie w słowo. Pan poseł Tyszka z Rosją, że nie dam panu głos. I teraz kolejny. Pan poseł Tyszka. Niesamowicie jesteś, zero kultury. Donald Tusk zrobił wam wodę z mózgu i niestety wielu Polakom trzy lata temu, mówiąc, że to są biedni ludzie szukający swojego miejsca na ziemi. Dopiero teraz mówi, zgodnie z prawdą, że to są grupy agresywnych mężczyzn wyselekcjonowane przez służby białorusko-rosyjskie, które atakują naszą granicę. I teraz tak, Konfederacja mówi bardzo jasno. Polscy żołnierze, polscy strażnicy graniczni, polscy policjanci muszą mieć prawo użycia broni. Więcej, muszą czuć wsparcie państwa, funkcjonariuszy państwowych i wsparcie obywateli. Tak właśnie jest. Tak w momencie, kiedy dochodzi ataku na nich, proszę nie przerywać. Drodzy państwo, panowie, ja apeluję o odpowiedzialność. Mamy sytuację. Konfederacja lubi podbijać te takie ksenofobiczne, rasistowski bębenek. Niech pan nie będzie chamem. Mamy sytuację, w której leży w szpitalu polski strażnik graniczny, a pan w tym momencie działa w interesie Białorusi i Rosji. Pan ma czelność, mówić... Zdrowie dla bezpieczeństwa Polski. Przepraszam, panie pośle... Nie, proszę poczekać. To jest po prostu niepoważne. Panie ministrze, dam panu szansę riposty. Proszę dać szansę dokończyć wypowiedzi panu posłowi Tyszce. Jeżeli wiceminister sprawiedliwości w tym momencie, odnosząc się do słów pani Agnieszki Holland, protestuje przeciwko pushbackom w momencie, jak strażnik, nie wiadomo czy przeżyje, leży w szpitalu, to to jest sytuacja, jest w której powinien pan być natychmiast odwołany przez premiera ze stanowiska wiceministra sprawiedliwości. Natychmiast, bo pan działa nie w polskim interesie, tylko w interesie Białorusi. Teraz odpowie, proszę odpowiedź, pan minister. Nikt nie mówi o tym, że nie należy bronić polskiej granicy. Wręcz przeciwnie. Solidarność z każdym strażnikiem granicznym, z każdym funkcjonariuszem, z każdym policjantem, z każdym żołnierzem, który broni polskiej granicy. I proszę przestać kłamać, że ktoś tutaj zachęca do przemocy albo usprawiedliwia przemoc. To wy chodzicie na pasku Putina i to Putin się cieszy. Ale to pan mówi, że pushbacki są, że nie wolno dopuszczać do pushbacków. Więc jeśli ma pan jakieś zarzuty, to tylko do swojego. Dobrze, proszę państwa.